Zaczęło padać, jak jechaliśmy taksówką, na szczęście przystało już. Jak wysiedliśmy, to pogoda jest bardzo dobra. Także myślę, że będzie co zwiedzać, będzie co oglądać. Jesteśmy w centrum Ubud. Powiem wam, że korki są tak straszne, że trasę 8 km robiliśmy 45 minut. Idziemy na Orange Walk, to jest taki po prostu taka ścieżka pomiędzy tarasami ryżowymi, którą możecie sobie spacerować. Powinno to nam zająć godzinę czasu. To trochę jest podobne do Campuhan Ridge Walk, natomiast wczoraj nasi znajomi byli i mówili, że nie warto, że nie jest to nic tak wspaniałego jak miało być, jak sobie wyobrażali. Sprawdziłem opinię i ten Orange Walk, który jest niedaleko, jest podobno dużo lepszy. Ewa poszła do Starbucksa, a ja odwiedziłem Mimart, to taki 7-Eleven tutaj na Bali, jest tego bardzo sporo. I jako jedno z niewielu miejsc możecie sobie normalnie kupić piwko, także mamy Singaraja, typowe piwko balijskie, i do tego moją ulubioną herbatę zieloną na zimno. Co ważne, jest niesłodzona, piliśmy ją też w Tajlandii, bardzo dobra. Szkoda, że tego nie ma w Polsce, albo przynajmniej jeżeli jest, to jeszcze nie spotkałem. Ciekawy Starbucksik klimatyczny. Tak nie do końca wiemy, czy to jest to miejsce, bo wygląda, jakby ktoś na końcu ścieżki miał nas pobić i okraść, ale tutaj podobno tak jest i to może by tłumaczyło, dlaczego to miejsce nie jest takie popularne. Wow, jeżeli faktycznie dobrze trafiliśmy, no to niezły kosmos. Jest i znak, przeszliśmy z dobre 200 metrów takimi meliniastymi zakrętami i okazuje się, że jesteśmy we właściwym miejscu. Przyznajcie, że widoki robią wrażenie. Mówiąc wprost, ja Campuhan Ridge widziałem tylko i wyłącznie na YouTubie, ale jak patrzę na to, co jest tutaj i to, że minęliśmy dopiero 4 osoby, to warto. Więc jak kiedykolwiek będziecie i przyjdzie wam do głowy odwiedzić Campuhan Ridge, no to nie mówię, że nie warto, natomiast zdecydowanie przyjdźcie sobie tutaj, tylko będziecie musieli się trochę namęczyć, bo mieliśmy problem, żeby tu dotrzeć nawet z nawigacją. Uber głodni, więc zatrzymujemy się w Sweet Orange Warung. Otwarto od 9 do 21. Już sprawdziłem na Google, że opinie bardzo dobre, więc zjemy sobie akurat coś smacznego z takim oto widokiem. Ja myślę, że będzie smakowało podwójnie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Spójrzcie, jak klimatycznie podali nam jedzenie. To jest curry. Wygląda bardzo dobrze. Do tego mamy czerwony ryż. Taki smoothie ze smoczym owocem, limonką i z czymś jeszcze, czego nawet nie znam. Zaraz pokażę wam to miejsce, bo jest wyjątkowe. A Ewa ma... To samo. A tak, Ewa ma to samo w sumie. Tylko smoothie inne. Całe to miejsce jest przeozdobione takimi klimatycznymi głowami zrobionymi z kokosa. Jeżeli macie ochotę, to możecie taką głowę kupić. Kosztuje 30 zł. Jest całość tej kwoty przeznaczona na to, żeby wspierać te tereny, żeby pozostały nietknięte i w takim kształcie, jak właśnie my mamy okazję oglądać. Albo jeżeli chcecie, możecie też tego kokosa zabrać ze sobą i nie musicie go tutaj wcale wieszać. Ale jest ich bardzo dużo, tak wam tylko pokażę na szybko. Wszystkie sobie wiszą pod sufitem. Całość również wygląda bardzo klimatycznie. Pyszne jedzenie, naprawdę można to polecić. Bardzo fajny lokal. Więc tak, stwierdzamy dwie rzeczy. Po pierwsze, że mój nos wygląda idiotycznie, bo jest cały czerwony. A po drugie, że jest to naprawdę niesamowite miejsce i wystarczy sobie odejść dosłownie na 3 minuty od centrum Ubud, które jest na maksa zatłoczone. I możecie znaleźć takie spokojne, wspaniałe miejsce. O, jedzie auto. Także motor. Hello. Wracając do tematu, tak, wystarczy odejść na 2 minuty i możecie znaleźć takie wspaniałe, ciche miejsce. Możecie sobie dobrze zjeść. Byłbym w szoku, dlaczego jest tutaj tak mało turystów, gdyby nie to, że wejście było paskudne. I było to bardzo ciężko znaleźć nawet z nawigacją. Gorąco polecamy Orange Walk. Dużo lepsze wydaje mi się niż Campuhan Ridge z tego co widziałem. To są chyba młode kokosy na tej plamie, co? Tak, dokładnie, młode kokoski. Tylko jeszcze takie potrzebują chwilę, żeby... Ciekawe, jak długo. Żeby być zerwane. Oj, tego nie wiem. Nie wiem, jaki jest cykl życia kokosa. Ale patrz, tutaj coś się zadziało. No, coś tutaj się zadziało. Chciałem jakiegoś węża zobaczyć, to byłoby niezłe. Zeszliśmy ze Sweet Walk Orange i trafiliśmy już do miejsca, w którym byliśmy. Swoją drogą tutaj niedaleko jest Circle K i poznaliśmy bardzo fajnego Duńczyka. Pewnie nie ogląda, ale jakby kiedyś trafił, to gorąco pozdrawiam, bo wymieniłem się z nim kanałami, także całkiem spoko. No i Ewa chyba kupi sobie torebkę, bo mają bardzo fajne takie plecione kosze wikinowe. Sporo dość ludzi. Ceny są bardzo znośne, więc jeżeli kiedykolwiek będziecie, to naprawdę w Ubud zakupy można sobie zrobić dość dobre. Bardzo się rozpadało na zewnątrz, więc weszliśmy do Tukis i możemy sobie zjeść lody, które są zrobione z kokosa w takiej oto połóweczce. Bardzo fajnie podane. Zaraz zobaczymy, czy smaczne. Wszystko co dobre dobiega końca. My żegnamy się z Yanyan Resort. Bardzo gorąco polecamy. Opuszczamy tym samym Ubud i kierujemy się do Sidemen, czyli takiej znacznie mniej turystycznej części Bali. Zobaczymy jak tam będzie. Jestem przekonany, że będzie super. Zostały nam jeszcze 2 hotele. Przygoda trwa dalej. Zostańcie z nami. Szybka droga, mniej więcej godzina czasu. Jesteśmy w hotelu Wapa di Ume w Sidemen. Jest to o tyle wyjątkowy hotel, że zdaniem Trip Advisora zajął on 6. miejsce w rankingu na najładniejszy widok hotelowy na całym świecie. Mamy go właśnie przed sobą, będziemy na pewno latać dronem, także trochę więcej Wam pokażemy. Bardzo zależało mi na tym, żeby odwiedzić ten hotel. W sumie już 3 lata temu widziałem go po raz pierwszy dzięki Lost LeBlancowi na jego kanale i wtedy stwierdziłem, że to jest właśnie ten idealny hotel. Jeżeli kiedykolwiek będzie taka okazja być na Bali, no i jesteśmy i zaraz pokażemy Wam więcej. Przywitali nas bardzo dobrym drinkiem na orzeźwienie. Tak, piję teraz powitalnego drinka i oglądam piękne widoki. I zaraz baseny. Okejka. Ale widoki są mega, naprawdę. No to zaraz będziemy rzucać. Jak zawsze pokażemy Wam, jak wygląda nasz pokój. Sam hotel Wapa di Ume jest po prostu ozdobą i atrakcją samą w sobie. Bardzo fajny gest ze strony hotelu, ponieważ mieli akurat na te 4 dni, w które tu będziemy, wolny pokój o podwyższonym standardzie i po prostu nam go dali. Jest parę metrów większy i ma trochę fajniejszy widok, ale zaraz zabiorę Was na mały room tour i sami ocenicie. No i zapraszamy do naszego pokoju. Czekało na nas takie ogromne łóżko z listem powitalnym i ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Jest oczywiście baldachim. Bardzo fajny, wysoki sufit w tym pokoju. Jest mega. Mamy 3 duże szafy dla siebie. I najważniejsza rzecz, czyli ten oto widok. Wychodzimy na zewnątrz i mamy duży balkon i widok na rzekę. Ten hotel jest taki dość mocno poziomowy, musieliśmy zejść trochę w dół, trzeba iść trochę w górę. Są też 2 poziomy basenów, to Wam wszystko pokażemy. I tam możemy sobie zejść spacerem nad rzekę. Pokażę Wam jeszcze łazienkę, bo też robi robotę. Tutaj mamy wannę. Bardzo spoko. No i taki duży prysznic. Także pozdrawiamy, za chwilę basen, zostawiamy okejkę. Jak zdążyliście zauważyć, Sidemen jest przepiękne. Jest też trochę bardziej górzyste, przez co jak spacerujemy tutaj, to po półkilometrowym spacerze jesteśmy już cali mokrzy, jest naprawdę gorąco i duszno. Dzisiaj w nocy czeka nas jedna z najfajniejszych atrakcji na Bali. Będziemy starać się wejść na wulkan Mount Batur, czynny wulkan, i na szczycie tego wulkanu będziemy chcieli zjeść śniadanie, które będzie całe przygotowane na parze i w tej temperaturze wulkanu. 1:30 wstajemy, będziemy 2,5 godziny iść na górę, 2,5 godziny będziemy iść na dół, jakaś godzina na szczycie jeszcze na dodatkowe atrakcje, a póki co jedzenie. Na jedzenie zatrzymaliśmy się w lokalnym miejscu, które nazywa się Warung Dewa. Jest prosta, ale przynajmniej fajnie, lokalnie, bardzo miła pani, i zamówimy chyba specjały, które nam polecała. I piękny widok. No i widok też jest bardzo fajny. Pójdziemy chyba w kurczaka, który nazywa się Chicken Beruk. Do tego weźmiemy sobie kieliszek lokalnego alkoholu Arak i jeszcze pewnie jakiś soczek. Cena przykładowa z takiego kurczaka to 15 zł. Tak wygląda drink z arakiem. Arak jest to napój alkoholowy, który powstaje na bazie zacieru ryżowego. Po pierwszej destylacji może mieć 40%, po dwóch nawet 85%. Natomiast trzeba uważać i nie kupować go tak prosto z drogi, ponieważ są znane przypadki zatrucia, ale w takich bardziej, powiedzmy, popularnych miejscach jak najbardziej można. Arak jest przezroczysty, akurat moja wersja jest z tonikiem. Posiedzieliśmy na miejscu jakieś 1,5 godziny. Bardzo dobre jedzenie, tylko trzeba było dość długo czekać. Zabraliśmy jakieś niezłe jedzonko też na wynos. No i co? Zostało nam jeszcze jakieś pewnie godzinę, 1,5 wytrzymamy. Później spanko. Poznaliśmy bardzo miłych, starszych państwa prosto z Holandii. No i godzina 1:30 zaczynamy.